Witam wszystkich bardzo serdecznie z Bajchu z tej strony i wracamy do Machiny Arkany. Pomiędzy odcinkami, pomiędzy kręceniem, bo jak wiecie, jak często mówię, kręcę wszystko na jednym posiedzeniu, ponieważ nie mam za bardzo możliwości zostawienia tego na stole, więc staram się wszystko, jeżeli mogę, nakręcić na raz. Ale wszedłem sobie, poszukałem fora i okazuje się, że tutaj ta zasada też działa, czyli mogę wydawać esencję zamiast HP, więc ten scenariusz, ten przedłużamy sobie niepotrzebnie ten drugi rozdział i to bardzo przedłużamy sobie go. Także podejrzewam, że w tym odcinku ruszymy z tym dalej, więc mamy tutaj naszego Filipa Kiriana, który jest niedaleko Workbencha. Mamy tutaj Sabinę Nowak, jest i Gul, jest i Bjaki, jest Urhak tutaj, więc czas zaczynać. A zacznijmy od Sabiny Nowak, która po prostu, zacznijmy od tego, żeby wszyscy się zresetowali, która po prostu dwa razy zaatakuje Gula, bo Gul ma 2 HP, jak dobrze pamiętam, tak jest, więc strzeli z Rogue Rifle. To jest 2, 4, 5. Gul ma obrony, jak widzimy, 4, bo tego w sumie nie pokazywałem, więc potrzebujemy przynajmniej 4 sukcesy, żeby go trafić. Trafiliśmy go, zadajemy mu jedną ranę. Gul ma zdolność, o której zapominałem, podejrzewam. When any unit loses health, this monster moves up to one space. Czyli Gul podejdzie sobie jedno pole. I teraz Sabina zaatakuje go jeszcze raz. A tak w ogóle Sabina, jej ataki są arcane. Arcane bierze wolę, celuje, więc potrzebowaliśmy tylko 3 sukcesy i tak. Więc jeszcze raz strzeli, żeby zabić Gula. Mamy 4, więc Gul jest zabity. Gul jest drugim poziomem, więc może wrócić. Bjaki ma taką zdolność, że when any monster dies, this monster teleports to that monster's position, czyli Bjaki w tym momencie pojawia się tutaj za naszego Gula, a Sabina odzyskuje 1 punkt esencji i może przeszukać jedną talię, 2 karty górne z talii i przeszukamy aparele. Co my tu mamy? Mamy Prismatic Lens, które jest dodatkiem, który możemy zaekwipować nawet. Explorers can target ethereal units this round za 1 esencji, więc świetna zdolność. Albo Scryer, look at top 2 cards of any item deck and reorder them, czyli jej zdolność praktycznie z tego, więc lensy zdamy na górę. I ona wyda 3 esencji. Raz, dwa, trzy, żeby położyć 3 żetony tutaj. Kładziemy 3 żetony, potrzebujemy położyć 4, więc to co mówiłem o balansie trochę się zmienia, skoro możemy esencję wydawać. Myślałem, że tutaj skoro jest symbol, to musimy zdrowie wydać. Teraz zaś Filip pobawi się workbenchem, więc Filip wyda 3, żeby dobrać do 3 kart. Pierwszą kartą to weźmie te Prismatic Lens. Drugą kartę weźmie broń, którą wiemy, bo to widzieliśmy, i weźmiemy artefakt. A i ten artefakt też zresztą widzieliśmy. Więc chyba tego nie chcemy. Weźmiemy to, bo to będzie pasować do naszego suita. Możemy to automatycznie zaekwipować, ponieważ jesteśmy crafterem, ale też będziemy mogli to zrobić z akcji workbencha. Te 2 zniszczymy karty, czyli nie wrócą na deck. No i zaznaczymy, że skorzystaliśmy z workbencha.
A teraz Filip wyda ostatnią, czwartą esencję, żeby zobaczyć, co się stanie dalej. Jak widzimy, mamy jakiś ołtarz. Mamy ołtarz i na tym ołtarzu jest Torn Journal. Our gory path led us to an abrupt end at an entrance to a room. In the center, a book lay amidst assorted articles scattered all over the floor. It was instantly apparent that this tome was a journal, and by lucky chance written in my language. The author's carefully penned memories descended into frenzied madness as the dates wore on. The work proved beyond doubt that the writer was a member of the House of Bliss. I could feel my spine tingling with disquietude. To jest nowe słowo, którego nie widziałem. As I comprehended that the cult could be here, now at this very moment, lurking in the shadow, weaving their deceitful webs. Like patient spiders awaiting their prey. The last entries in the diary were cryptic and delusional, and clearly the result of an unhinged mind. There was a particularly dreadful chapter missing a few pages, which described a ritual of reanimation in loving detail. No i mamy. Za trzy zmęczenia możemy zespawnować potwora. Czasem możemy chcieć zespawnować potwora. Za 6 zmęczenia i 1 esencję możemy zbaniszować monster potwora w range'u maili. 7 jest na torze potworów, więc od razu resetujemy. 4 na torze eventów i dodajemy itemy z poziomu drugiego w tym momencie. Więc znaleźliśmy stary notatnik, teraz bierzemy karty z poziomu drugiego, czyli mamy tutaj dwójeczkę, to są w każdym deku coś powinno być. No i trzeba to przetasować, więc ja za chwilę do Was wrócę, jak przetasuję te 4 stosy kart w miarę dobrze. No jestem z powrotem, talie są przetasowane. Więc możemy kontynuować aktywację. Gdybym wiedział, że wtasujemy talię z drugiego poziomu, to może bym tego Workbench'a zrobił później. Ale trudno. Teraz decyzja, czy chcemy eventa. Nie, myślę, że możemy pójść w tą stronę, więc następne 3 pójdą raz, dwa, trzy na ruch. I tyle, więc czas zobaczyć, czy się coś pojawi nowego. Najpierw Sabina. Rzuca 1, więc się nie pojawia nic. Teraz Filip. Rzuca 5, więc się nie pojawia nic. I na 4 mamy wydarzenie i będziemy mieć wydarzenie. A wydarzeniem jest Thickness of Bliss. Vermin dwell within our walls, their filth inside our hallowed halls. Lights steam and mad eyes gleaming, threatening our blissful dreaming. So we voice our caustic sonnet, till the air is thick as grit. As we sing our song, we'll hone it. The veil of bliss, their sights will split. I mamy Reduce Explorer's Range to 1, czyli nasze zasięgowe ataki mają zasięg 1 też. Co nie jest fajne. Za bardzo. Na szczęście nie było spawnów, więc najpierw aktywuje się Urg. On zrobi coś na rzucie 6 lub więcej. Jest 3, więc Urg na razie zupełnie nic nie robi. No i Biaki będzie dwa razy atakować Sabinę.
Więc za pierwszym razem rzuciło 3. Sabina ma. To jest zwykły atak, czyli ma 2. 3 akurat, czyli dostaje ranę i weźmie ranę. I drugi atak. O, tu na pewno trafiło, więc straci esencję jedną. I nasz czas na działanie dalsze. Czy Sabina ubije Biaki? Ubije, bo ma tylko 2 odporności mentalnej, psychicznej. Czyli Sabina 2 razy zaatakuje Biaki. Pierwszy atak. Jest piękny rzut. 7. Potrzebowaliśmy 2, więc Biaki trafione. I drugi atak. Jest też trafiony. 5, więc Sabina odzyska 1 esencji. Biaki jest potworem pierwszego poziomu, więc już nie wróci. I czas na Filipa. Filip zrobi jeden ruch. Za 3 aktywuje tą skrzynkę. Weźmie broń. I weźmie. Tutaj tylko butów nam brakuje, więc weźmie. Ja weźmie consumable. Zobaczymy, co tu jest. Naszą bronią jest Balance Blade. Po prostu atak to pierwszy poziom, więc nic, no, nic ciekawego. A tutaj jest Ambiscopum. I widzimy, możemy wyrzucić tę kartę i za 2 zmęczenia dać zaatakować. Atak 2-2, atak 3, targets adjacent units. Atak 3, atak 3, targets adjacent units, czyli 2 ataki możemy zrobić w którejś kombinacji. No tutaj możemy rzucić mieczem, ale weźmiemy sobie tego consumable. On zawsze jest ekwipowany, a to wyrzucimy, bo to pierwszy poziom, to nie chcemy. I jeszcze 2, oczywiście to i 1 esencji za interakcję, więc ruszymy się 2 pola tutaj. I teraz czas na spawny. Sabina pierwsza. Sabina rzuciła 7, więc Sabina na pewno pojawi się nam potwór. A pojawi się wiedźma. Witch. Witch, witch. Znalazłem witch. Widzimy 0 pancerza fizycznego, 6 pancerza mentalnego, więc żeby Sabina ją ubiła, musi zamienić to. Jedno życie. Destroy target action space, arcane attack 1-2, explorers, ok. I arcane attack 3. No nie będzie takie miłe. Ona się pojawia najbliżej Sabiny, czyli tutaj, powiedzmy. Filip 10, oczywiście, przecież musimy mieć kilka potworów. I wraca nasz kolega Migo. Gdzieś był, jest Migo. Pojawia się tutaj. No i Migo, jak wiemy, when this monster dies, attacker invokes explorer event. I ma 2 życia. No i zobaczymy najpierw Ulhak. Zobaczymy, co zrobi. 10. W końcu Urchak coś zrobi. Teraz zaatakowałby 2 białymi kostkami wszystkich badaczy, którzy są na tym kafelku. Jednak takich nie ma. Więc badacze mu ruszą się o 3 pola w kierunku najbliższego spawn space'a. Więc tutaj zrobimy 1, 2, 3. I tutaj 1, 2, 3. Wiedźma ma 4
Zasięg ma dwa, raz, dwa, czyli nie. Z dwa i tutaj jest ściana, więc nie widzi, jak widzicie, albo nie widzicie. Tutaj też w ogóle jest ściana, więc musi zrobić raz, dwa. I migo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj. Eventa nie rzuciliśmy. A jest event. Więc zobaczmy, jaki jest event. Monster Attacks Arcane, czyli nic to nie zmieniło. Eldritch energies pulsed from the wall around us, and we sensed a disturbance in the air. Although we couldn't believe it possible, we slowly felt more downhearted and worn out. Our enemies, however, visibly basked in their newfound arcane powers. Czyli odzyskaliśmy nasz zasięg. Wydaje mi się, że trzeba to by było zrobić jak najszybciej, więc Filip ruszy się pierwszy. Zrobi raz, dwa i aktywuje. Tak, aktywuję za 3. Raz, dwa, trzy. I wyda 3 esencji. Trzeba pamiętać, że jak wydajemy esencję, bo nie było takiej sytuacji, jeżeli Sabina stałaby tutaj albo tutaj, czyli sąsiedzi na sąsiednim polu, część mogłaby ona wydać, więc moglibyśmy wybierać, kto wydaje esencję. I tak samo jakby inny badacz był przyległy 3 do Filipa, 3 do Sabiny w tym momencie, on też mógłby dawać swoją esencję, żeby pociągnąć dalej to, żeby wydawać tą esencję. Więc udało nam się to zrobić. Tutaj kładziemy token. I mamy taki widok przed oczami. Missing piece. Widzimy kometę lecącą w stronę góry. The corridors were dark and threatening, and we tried to ignore the growing unease as we wound our way past the soft, throbbing walls. Halfway through such a passage, we stumbled upon a piece of parchment, and I guessed that this was a missing page from the journal. We squinted in the gloom to make sense of the illustration, a blue meteor plummeting from the heavens towards a glittering white mountain. I felt my gorge rise as I absorbed the extent of what I was seeing. Were the small tentacles protruding from the blazing sphere just an artist's fanciful deception? Could it be possible that it was alive? The page also spoke a secret place far below and gave us detailed instructions on how to reach it from the entrance. For now, it would have to wait, as time was running short and we should return to base before nightfall. No i widzimy, kiedy jesteśmy przy dziurze jakiejś na planszy i są tutaj pola z dziurami, możemy zniszczyć jakiś bounty event i dostać 3 esencji. No i też musimy położyć jakiś exit token. Więc exit token położymy sobie tutaj, to będzie nasze wyjście. No i teraz musimy wyjść stąd. Nie wiem, czy tutaj będzie widać, ale widzicie te macki, o których wspominał tekst. Dlatego te ilustracje są bardzo fajnie zrobione, te scenariusze, że to, co jest opisane tutaj w tekście na karcie, jest pokazane też na ilustracji, która jest ładnie zrobiona. Więc teraz naszym celem jest wyjście z tej komnaty. Dlatego też Filip ostatnią swoją akcją zrobi ruch. Sabina zaś ma 6 akcji. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Też tak się ruszy tutaj. Tutaj widzimy jeszcze event na 6 i potwory na 5 się zmieniają.
No i czas spawnować potwory. Najpierw Filip, bo był pierwszy. Rzucił 5. Potrzeba 5, więc mamy czwartego potwora. Jakim jest nasz dobrze znajomy Saral? I nie wiem, dlaczego nasz dobry znajomy Saral nie jest na podstawce. Jest na podstawce. Więc ok, najbliżej, czyli tutaj. 2 punkty życia. No i teraz czas rzucić na Sabinę. Sabina oczywiście rzuca 10. Nie możemy piątego potwora zespawnować, czyli to idzie o 1. Zobaczymy, czy mamy eventa. 3, czyli nie. Więc cały czas potwory ataki potworów są arcane. No i ruszamy. Urhak robi coś na 6+. Rzucił 6 akurat, więc 3 pola, także 1, 2, 3. Witch nie może nic zrobić, więc się ruszy raz. Ma zasięgu 2. Więc 2. I za 2 zaatakuje jedną czarną, dwoma białymi. I zaatakuje Filipa. To jest atak arcane, więc potrzebuje 4, żeby trafić. Jest dokładnie 4, więc trafia. Filip straci jedną esencję. Migo. Zrobi 1, 2, no i zatrzyma się tutaj. Nie może przejść dalej. I Sarel 1, 2, 3, 4 wejdzie sobie tutaj. Chociaż Migo może zrobić 1, 2, 3 i zaatakować 3 białymi kostkami jeszcze. Więc tak zrobi. 4, potrzebował 4, więc... Ale my mamy plus 1 za nasz Reinforce Suit, bo zostaliśmy zaatakowani, trafieni. Także nic się nam nie dzieje. No i myślę, że teraz skończymy tą czwartą część też. Bardzo szybko. Po prostu Sabina zrobi raz, żeby się ruszyć. Raz, żeby się ruszyć. I jak dobrze pamiętam, 2. Tak, 2, żeby wyjść stąd. I Filip zrobi dokładnie to samo. 1, 2, 3. I 2 wychodzi. I dochodzimy do naszego obozowiska, naszej bazy. Mamy return to base. At last, fresh cold air, how soothing and clean. We have left the horrors of that place behind us for the moment. But I know that we must return there, and soon. We must put an end to whatever is happening inside that awful mountain. Something perverse and disastrous is being prepared there. I can feel it. During our own exploration, the others had investigated the remains of another airship, presumably the Nostromo, of which Dr. Alden's memories had spoken. The excavation team had been able to salvage some obscure arcane mechanism, which we hope to study and use to our advantage upon our return. No i widzimy, teraz mamy zdolności Destroy to Items. I jak to zrobimy, dostaniemy item. Czyli możemy zacząć zamieniać nasze nieprzydatne itemy na jakieś możliwe levele drugie. Reduce Monster Threat by 1, jeżeli wydamy 2 esencji. Automatycznie dostajemy Max Healtha,
wtasowujemy trzeci poziom itemów, możemy się wymieniać, możemy robić swoje w tym momencie, wymieniać się między sobą, możemy też oczywiście robić akcje inwentory. No i teraz powinniśmy zresetować planszę, tak naprawdę zdaje mi się, że te trzy kafelki by zeszły, wylosować jeden kafelek i położyć entry token, jak dobrze pamiętam. Ale mi się zdaje, że to będzie odpowiedni moment, żeby zakończyć całą serię. Przeszliśmy 5 z 11, czy jesteśmy w połowie tego scenariusza. Fakt, przedłużyliśmy sobie bardzo drugi rozdział. Ale mniej więcej wiecie, jak to wygląda. Widzicie to już. Za dużo się nie zmienia, zmieniają się przedmioty. Ale cały vibe jest taki właśnie, że chodzimy, sprawdzamy, co gdzie jest, próbujemy dozbroić się. No i odpieramy ataki potworów, aż będzie ten finał. Także nie będę wam spoilerował reszty, żebyście mieli jakieś niespodzianki też grając w pierwszy scenariusz, jeżeli się zdecydujecie. Tak jak wspominałem, link jest do Kickstartera, jest w opisie. Jeżeli Kickstarter jeszcze jest, to jeżeli wam się podoba, zapraszam do wspierania. Jeżeli go już nie ma, to pewnie gdzieś będzie w sklepach dostępne, jeżeli będziecie chcieli zakupić to. Ja wam bardzo dziękuję za wsparcie, dziękuję, że wytrwaliście do samego końca. Myślałem, że przejdziemy wszystko, ale tak naprawdę to jest idealny moment. Wróciliśmy z powrotem do bazy. Nie będę wam psuł odkrywania tego scenariusza, tego dosyć ciekawej historii dalej. Dziękuję za wszystkie polubienia pod filmami, dziękuję za komentarze, dziękuję za udostępnienia i subskrypcje. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to tak jak możecie komentować, możecie mnie złapać na Facebooku, możecie pisać chyba przez YouTube'a, tam gdzieś jest mój adres mailowy. Także wszelkie kontakty, jeżeli macie jakieś pytania, czy jakieś nawet propozycje mile widziane, jakieś rady. Nie wiem, czy to ujęcie kamery było najlepsze, ale przynajmniej widzieliście coś, bo z góry zupełnie byście nic nie widzieli. Zobaczymy, może w przyszłości wymyślę coś, jakieś lepsze ujęcie. Tymczasem ode mnie to wszystko. Ja wam jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia w następnej serii. Cześć!